chcielibyśmy, żeby seniorzy czuli się w naszym mieście jak najlepiej, żeby byli szczęśliwi, czuli się bezpiecznie i żeby mieli odpowiednią opiekę. Stąd prezydent miasta zdecydował o tym, żeby wspierać Forum Seniora organizowane przez Gazetę Pomorską. Jeżeli ludzie żyją coraz dłużej, to naturalnie, że mogą być i dłużej aktywni seksualnie. To, że często rezygnujemy z życia seksualnego, wynika z faktu nie tylko biologicznego, ale bardziej z faktu kulturowego. To wszystko zależy, jaki masz apetyt na życie, nie tylko na seks. My jesteśmy, tak myślę, w tej chwili głównym operatorem, jeżeli chodzi o politykę senioralną. Jak to robimy, to myślę, najlepiej warto byłoby przytoczyć słowa przedstawicielki Komisji Europejskiej, która kilka dni temu była w naszym regionie i słuchając naszych opowieści o tym, jak my realizujemy ten program senioralny, o tych bransoletkach, o tych dziennych domach opieki medycznej, stwierdziła, że nasze województwo może być przykładem dla nie tylko wielu regionów w naszym kraju, ale także regionów w Europie. Mamy drugą edycję pilotażu związanego z dystrybucją opasek bransoletek życia. Jesteśmy w mieście Bydgoszcz, więc miasto Bydgoszcz ma przypisane w naszym projekcie 500 takich opasek i z tego co wiemy jest chętne i gotowe, żeby z nami współpracować w tym aspekcie. Weszliśmy w taki projekt ENA dla pokoleń i w związku z tym przystępujemy do takich imprez związanych właśnie z seniorami. Jest to okazja do tego, żeby pokazać seniorom, jakie niebezpieczeństwa występują, a takie działanie jakby umożliwia nam wzmożenie ostrożności u seniorów. I taki jest zamysł, taki mamy pomysł na wspomaganie seniorów. Jestem już trzeci raz i na pewno, jeśli będzie następne, to też przyjadę. Bardzo dobrze jest zorganizowana impreza, bo są dosyć duże przerwy. Można skorzystać z kawy, herbaty, ciasteczka, można porozmawiać, jest sporo stoisk. Jesteśmy bardzo zadowoleni i polecamy na przyszłość znajomym, będziemy polecać i nie tylko, żeby tutaj się zjawili.